Potrzeba matką wynalazków, mówi stare przysłowie. I tak, kiedy Ludwik XIV wprowadzał się do Wersalu, pałacu nowego, lśniącego, jeszcze pachnącego, wybudowanego właśnie dla tego władcy, powstał problem. Bo przecież królewskie majtki, pończochy, podkoszulki nie mogły walać się po nowych komnatach. I tak powstała komoda. Mebel przeznaczony właśnie do przechowywania bielizny. Ponadczasowy, bo używany do dzisiaj. Rozpowszechnił ją Ludwik XV, czyli prawnuk króla Słońce. I tak właśnie wiek XVIII to wiek komody. Nasza powstała właśnie w połowie wieku XVIII w Genui. By dowiedzieć się o niej więcej, zobaczyć mistrzostwo jej wykonania, poznać takie słowa jak intarsja i marketeria, trzeba przyjść do Muzeum Sztuk Użytkowych, do którego bardzo serdecznie zapraszam. W muzeum czeka ta i wiele innych komód.